Witajcie moi drodzy, cześć wszystkim, z tej strony Jankos i jest to mój ostatni filmik po polsku, który nagrywam jeszcze w Europie przed wylotem do Chin, a jutro mianowicie będę wylatywać do Chin. Także nie wiem, kiedy pojawi się następny filmik prócz tego filmiku. Prawdopodobnie w piątek będzie to znowu jakieś tam shoty ze streamu angielski gameplay. I może uda mi się coś tam na weekend już z Chin nagrać, ale nie obiecuję. Więc jak zwykle proszę zostawcie mi sugestie, czym powinienem zagrać. Patchnotki również będą ciężkie do nagrania, bo patchnotki wychodzą około 8 czasu europejskiego, a w Chinach to będzie wtedy 6 rano, więc no nie wiem, czy wstanę, żeby to nagrać. Może nagram jak wstanę, ale wtedy mój montażysta będzie spać, to na następny dzień rano się pojawi. Zobaczymy. W każdym razie zostawiajcie mi, moi drodzy, sugestie, czym powinienem zagrać. A w tej grze zagramy sobie Rek'Sai. Zagramy sobie Rek'Sai w związku z tym, że ktoś napisał pod ostatnim filmikiem właśnie z grubym, że Rek'Sai bo dawno nie było i ja sprawdziłem, że rzeczywiście Rek'Sai ostatnio była 10 miesięcy temu i do tego była grana pod Hell of Blades, a nie pod Zdobywcę, a teraz zagramy sobie pod Zdobywcę, tak żeby wypróbować. Więc Zdobywca Triumph Alacrity, tu możemy sobie wziąć Last Stand i na drugich runkach Nimbus Cloud Water Walking i Attack Speed. Oczywiście to są takie standardowe runy pod Rek'Sai, pod Zdobywcę. Moim zdaniem Hell of Blades jest lepszy na squishich, ale jak grasz na tanków, to Zdobywca to jest lepsza masterka. A w tej grze mają Olafa, Alistara, Nektona, więc myślę, że Zdobywca jest spoko. Do tego Tenacity jako tako jest dużo, dużo lepsze pod skalowanie się, ale Attack Speed naprawdę super, super działa na tej postaci, dlatego wolałbym sobie tutaj zagrać pod Attack Speed. No i postaramy się dysmerfować. Poza tym chciałbym jeszcze wspomnieć, że może powinienem nagrać znowu Q&A na YouTube, no wygraliśmy już split i niedługo będą Worlds'y, a że będę 14 dni zamknięty w hotelu w Chinach pod kwarantanną, no to będę głównie grać solo queue chińskie, będę streamować, jeżeli będzie to możliwe, chociaż różne opinie słyszałem, podobno Twitch jest zbanowany w Chinach, nie wiem, czy będę mógł streamować, ale postaram się jakoś to rozwiązać, wykombinować. W każdym razie może powinien nagrać właśnie Q&A na YouTube i może powinien nagrać to Q&A w taki sposób, że byłyby angielskie i polskie pytania i na przykład odpowiedziałbym na część angielskich, część polskich i do tego byśmy mieli i napisy po polsku do angielskich pytań i po angielsku do polskich pytań. Może tak, żeby te community troszeczkę połączyć, no bo wiecie, że zależy mi na tym, żeby ten kanał troszeczkę powoli był też po angielsku dla fanów międzynarodowych, nie tylko dla was. Oczywiście wami postaram się również dalej zajmować. Wracając jednak, no cóż, startujemy. Mamy runki, mamy wszystko, więc zaraz będziemy w giereczce i postaramy się tą giereczkę skończyć w 30 minut, bo za 30 minut mamy zebranie drużynowe, więc prawdopodobnie będę musiał się pośpieszyć, żeby zdążyć na to zebranie, nie chcę się spóźnić. No i zaczynamy. Nie wiem, czy muzyka nie jest za głośno, więc mogę ją troszeczkę ściszyć jakby co. Mam nadzieję, że nie była za głośno do teraz, a mam nadzieję, że jeżeli była, to że teraz chociaż jest trochę ciszej. Nigdy nie potrafię dobrze ustawić tej muzyki na stream, żeby było właśnie cicho. Czasami nawet się boję grać z muzyką. Mam takie wrażenie, że jest trochę za głośno. Kurczę, no mam nadzieję, że nie jest. No, nie wiem jak to sprawdzić. Ściszyłem ją trochę. Jakby co, to wstęp będzie trochę głośniej, a teraz może już będzie trochę ciszej. Dobra, ściszę jeszcze trochę Windowsem. Bo naprawdę mam wrażenie, że to jest trochę głośno, może teraz. A nagle się okaże, że nawet nie było jej słychać. Oś. No dobra, zdarza się. Nie, to był takim właśnie. Znaczy ona tu może odfluszować w najgorszym przypadku i raczej przeżyje. W sumie to ja nie wiem, czemu się cofnąłem do bazy, ale się cofnąłem do bazy. No cóż, zajmowałem się muzyką i spaliliśmy flesza i na topie, i w dżungli, więc gierka nie jest już perfekcyjna, ale dalej jest do wykonania, także no trudno się mówi, zdarzy się. Zostawię sobie tu warda. Chciałem kupić czerwoną latarnię, której nie kupiłem, nie zdążyłem, bo nie stawiłem tego warda. Teraz wiecie, generalnie to zrobię taki puffing, w którym ominę farmę na topie, bo nie wiem po prostu, czy Olaf tam został i wziął mi to blue, czy jednak się cofnął i nie wziął mi tego blue, więc wolę jakby... Raczej nie, bo Renekton wyszedł jakby z jego lasu, tak to wyglądało, więc duże szanse, że Olaf również nie został w moim lesie, tylko po prostu opuścił las później. Generalnie wiecie, z tymi runami farmisz szybciej niż Hell of Blades, bo masz dodatkowy attack speed.
z drzewka żółtego. Więc te runki farmią lepiej. Nie one-shotują aż tak, ale farmią lepiej. No i masz też lepsze skalowanie się oczywiście. W takich sytuacjach starajcie się zawsze te wszystkie maluszki zbić od razu, a nie czekajcie. Bo maluszki dużo życia zabierają. Pinguję tutaj, żeby uważali na bocie, może stawią warda i będą bezpieczni i to będzie perfekcyjnie dla nas oczywiście. Wydaje mi się, że Olafa tu nie będzie. Pytanie też, gdzie ten Renekton stawił warda, bo mi się wydaje, że Olaf na bota gdzieś tam biegł. No jest na bocie, więc widzimy to nawet. Niestety ten Renekton dostał killa, zanim ja tam byłem, zdarza się. Ale na szczęście na bocie nie zginęliśmy, co więcej nawet udało nam się zdobyć killa. Jeżeli chodzi o sam build do Rek'Sai, to ja bardzo lubię na Rek'Sai robić jak najszybciej smite niebieski, ale nie kupuję butów, czyli smite niebieski pod Nimbus Cloaka jak najbardziej, tak. I do tego longsword, żeby mieć damage. To był całkiem niezły flash. Nie wiem, czy on ma flasha tym Olafem. O, może flasha. Okej, nie wiem, co tu się stało. Ale oni to totalnie zintowali. My wygrywamy każdą linię, więc ta gra... Ciężko będzie ją wykarować, bo jeżeli już jest wygrana, to tak naprawdę jedyne, co muszę zrobić, to no nie zintować tego czy coś w tym stylu, po prostu grać do linii, które wygrywają. No ale to też jest coś, co można ćwiczyć, prawda, bo załóżmy w tej grze Renekton nie jest słaby, ale ich bot jest słaby, bo ich bot dużo ginie, więc jeżeli będziemy grać na topie, to jest szansa, że strołujemy grę, ale jeżeli będziemy grać na bocie, to prawdopodobnie tą grę z łatwością wygramy. Dlaczego nie lubię butów? Buty pomagają Rek'Sai bardzo dużo na gankach, ale moim zdaniem potrzebny ci jest longsword i potrzebny ci jest talizman. Jeżeli nie masz talizmana i longsworda, to nie możesz farmić. Jeżeli jest sytuacja, że cofasz się do bazy i masz na przykład 650 golda, czy nawet 700 golda i nie stać cię na Blue Smite i longsword, tak jak ja to teraz zrobiłem, to moim zdaniem powinieneś kupić talizman i longsword, bo sam Blue Smite niewiele daje, więc możesz skipnąć sam Blue Smite. A longsword to naprawdę dodaje dużo obrażeń. A jeżeli załóżmy kupisz dwa longswordy, to nawet bez talizmanu, no to nie jest dobre. No. No wydaje mi się, że moglibyśmy walczyć, bo wydaje mi się, że Olaf po zrobieniu smoka z takim powinien być bardzo low, no ale też tego nie wie, też się po prostu przestraszył. I to ma sens, że się przestraszył. Ja bym chciał to zobaczyć, jeżeli jest to możliwe. W takich sytuacjach, jak zauważyliście, albo nie zauważyliście, ale ja nie użyłem od razu E, tylko czekałem jak najwięcej staków zdobywcy i dopiero po tym, jak miałem bardzo nastakowanego zdobywcę, wtedy zacząłem używać innych skilli. No ja mogę ją gonić i mogę ją gonić naprawdę długo, bo nic na tym nie tracę. Nie wiem, czy ona ma flesza, czy tego flesza nie ma. Nie wiem, czy powinienem w ogóle... Oj, no nie, to nie było. No znaczy to było troszeczkę, powiedzmy, niefortunne troszeczkę. A, akurat miałem. No ale to był mój błąd, tak. No jak widzicie, dwa flesze zostały. Moim zdaniem jak masz flesza na Rek'Sai, to jesteś dość silny, a w tej grze użyłem dwa flesze w taki dość mierny sposób. Widzę co się dzieje, ale nie będę tam biegł. Dopiero teraz będę tam biegł. O lol, Alice teraz zasmurfował nam. Tak nam zasmurfował, ale nikogo nie zabił, tak. No dobra, z takim goldem możemy dofarmić buty, bo buty i tak się przydają, no nie jestem w stanie zaprzeczyć, że buty są dobre, aczkolwiek po prostu wydaje mi się, że inne itemy są ważniejsze. Po red buffy będziemy mieli siódmy poziom praktycznie i buty, i warrior, więc staniemy się super silni, to jest taki po prostu Rek'Sai starter pack. I jeżeli chodzi o build, to również ja bardzo nie lubię Black Cleavera, znaczy nie lubię go jako pierwszy item. Widziałem to w Chinach, jak tym grali i grali na Rek'Sai Edge of the Night i mi się strasznie spodobało, szczególnie na postaci typu Azir. W tej grze Azira nie ma i generalnie Night Team Black Cleaver nie byłby najgorszym przedmiotem, jak najbardziej nie byłby,
Ale Edge of the Night o tyle jest fajny, że zawsze blokujesz jeden spell, czyli załóżmy jak próbuję zabić Alistara, to on musi wybrać pomiędzy użyciem Q albo W na mnie, bo nie możesz użyć obu. No i do tego w niektórych sytuacjach daje ci bardzo dużo letality, co przekłada się na ogromne obrażenia. Więc no ja jestem fanem tego buildu. Ja jestem naprawdę fanem tego buildu. To jest takie troszeczkę ryzykowne. Nie wiem, czy jestem w stanie ich zabić chyba na jeden. Oś. No dobra, no to... Blisko było. Znaczy no, nawet... znaczy to jest mój błąd, to jest mój błąd. Nawet nie widziałem, że ten Alistar tam jest. A powinienem, bo widzicie, to jest też dobry tip, jak grasz Rek'Sai. Ja byłem skupiony totalnie na tych dwóch osobach, bo zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby je zabić. Udało nam się spalić flesza, co nie jest złe, ale gdybym nie był skupiony tylko i wyłącznie na nich, to widziałbym kroki Alistara. I nie widziałem kroków Alistara przez to, że nie patrzyłem się na to, co jest wokół mnie, tylko patrzyłem się tylko i wyłącznie na te dwie osoby pod turetem. A jesteś w stanie to zrobić tak, że jesteś w stanie patrzeć się na osoby pod turetem i jeszcze na wszystko dookoła, jeżeli masz kamerę ustawioną zamiast tak, to tak. Więc no taki typ, jeżeli chodzi o kamerę, ale też jeżeli chodzi o samo granie Rek'Sai, no bo nie widzisz nikogo na minimapie, jak grasz Rek'Sai. Jak jesteś zakopany, widzisz tylko osoby, które gdzieś tam sobie biegają w ciemnościach, więc trzeba uważać. Dajwanie Akali to nie jest moja ulubiona rzecz. Nie ma opcji, że ona... Okej, to było pretty clean, pretty clean. To jest TP od Renektona, ja nie wiem, czy to jest... No właśnie, czy to jest dobry pomysł, żeby próbować coś tu robić. Okej. Bardzo duże obrażenia do Alistara poleciały. No cóż, nie trafiłem jednym skillem, ale trafiłem drugim skillem. Nie wiem, czy jestem w stanie z nim wygrać, jeżeli na przykład, wiecie, zrobił mi coś takiego, bo on może się odwrócić. Nie chce się odwrócić. Ugryzłem go. A mój gryz ma naprawdę niezły damage. Takich sytuacjach właśnie jak walczysz z Olafem, to dobrze je zostawić sobie na koniec E. Bo jeżeli użyjesz E za szybko w takiej sytuacji, duże szanse, że zginiesz. Bo jeżeli tam nie one-shotuje tego Olafa, no to on prawdopodobnie się wylajstiruje, nie? Więc jakby daję mu jak najmniej attack speeda jak mogę. Teraz się cofnąć i kupić sobie Dirk. Ten Renekton jest bardzo squishy. Znaczy ma tabi na nas, na naszą dwójkę, aczkolwiek dalej jest dość squishy. Ja mam po prostu dużo obrażeń na tę grę. Jak znerfili zdobywcę i teraz potrzebujesz aż 10 staków, to rzeczywiście jest dużo słabszy. Naprawdę, jest dużo, dużo słabszy. Ale nie jest tragiczny. Tylko jeżeli użyje dużo fury bez sensu, tylko wtedy można coś zrobić. Fajne, co? Takie obrażenia. To jest właśnie zdobywca. Jak nastakujesz zdobywcę, 350 obrażeń. Moje E zadaje 320, no powiedzmy. Tam jeszcze water walking mi trochę dodaje, więc jak już wszedłem na rzekę, to miałem trochę większe obrażenia. Dlaczego to jest nigdy jeden na jeden? Dlaczego tu zawsze musi być jakiś kurczę Alistar? O, ale dobry tutaj hook. No jeżeli wejdzie w... O, no właśnie. Nie, no to było też chciwe z mojej strony. Możecie się nawet zastanawiać, czy wygrałbym 1 na 1, ale jestem pewien, że bym wygrał 1 na 1. Miałem dość duże obrażenie już przygotowane. Ona mogłaby może uderzyć kół, no właśnie dla tarczy i dobry hookshot i ona przeżyła. Nice. Nice. Ten to, że on ma Red Smite'a, ja mam Blue Smite'a, nie pomaga, ale moim zdaniem na Rek'Sai zawsze Blue Smite jest lepszy. A czy Red Smite w niektórych sytuacjach jest okej, okay. Na przykład załóżmy gracie na postać typu... nie wiem, Lissi, no może Olaf, może, no Olafa też nie jest tragiczny, tak, bo Olaf chce raczej olinować w jeden na jeden, no Olafa też nie jest taki tam tragiczny Red Smite. Zazwyczaj ja proponuję Blue Smite'a, znaczy sugeruję nawet, ale powiedzmy, że tam znajdą się gry, w których jesteś w stanie zbudować Red Smite'a i nie czuć się totalnie źle po tym, jak to zrobisz. Chciałbym też trochę zobaczyć z Alistarem, bo ja bym go one-shotował na tę chwilę. Ty, ale jest szansa, że on pójdzie na topa, co? Jest duża szansa.
To był troszeczkę mój błąd, w sensie, bo ona... Ona mogła go zabić sama, ale... Oj, to może być błąd. Okej, okay, uff. No, w sumie... Zobaczymy tutaj, zobaczymy co powiesz. No właśnie, nic nie powiesz, no. Jak już mamy Edge of the Night, to wtedy wydaje mi się, że budowanie Black Cleavera jest dalej dobre, bo Black Cleaver jako item jest super, tak? Daje dużo cederki, daje ci życia, daje ci wszystkiego, co potrzebujesz. Ale jako pierwszy Edge of the Night. W niektórych grach może nawet chciałbyś robić Yomu albo skipować Black Cleaver, ale wydaje mi się, że raczej zawsze Black Cleaver będzie dobrym drugim itemem. Znaczy, jeżeli Alistar użyje komba, to mogę wejść, ale tak to nie. No z nim nie wygram na tą chwilę. Nie mam itemek jeszcze. Wydaje mi się, że teraz Kamil wygra i beze mnie, ale możemy tutaj przyjść po fliki, zobaczymy nie. To jest chyba double kill nawet. Nie. O! 8 killi. Headshot i po lapie. Jak widzicie, Page oczywiście jest lepszy niż Kindgem, więc jak tylko możecie kupować AD, to kupujcie AD. Na tą chwilę jesteście w stanie zwanshotować każdego, nie? Z tymi itemami, z tym buildem na tą chwilę wanshotujecie każdą postać. Jeżeli dobrze zagracie swoje combo, jeżeli jesteście w stanie zdobywcę nastakować na R-kę, na E, idziemy szukać kogoś do zwanshotowania. Najśmieszniejsze jest to, że Alistara też wanshotujemy. Mimo, że to Alistar, to nie ma znaczenia. Tego R-ka na nasze E nic nie podziała. Tylko trzymajcie je na koniec, a nie na początek. No dobra, niech będzie. Nie chciałem tego smoka robić, wolałem iść i trochę zawalczyć, ale niech będzie. Oni chyba się poddali, tak mi się wydaje. Tylko Renekton gra, nie widzę nikogo innego na mapie. Chyba możemy wziąć Heralda i skończyć grę. Takie mam wrażenie, że się poddali chłopacy. No na pewno się poddali. GG! No tak wygląda build, a robiłbym potem Black Cleaver, po tym jak skoczyłbym robić Black Cleaver, to robiłbym prawdopodobnie Guardian Angel, potem robiłbym, nie wiem, Sterak, Yomu, Duskblade, Dead Stance ewentualnie, naprawdę wszystko jest ok. Wiecie co, ja powiem, zamiast robić to Heraldy, to idę go zabić. No nie potrzebujemy erkować, ale mniej więcej tak powinna wyglądać walka z Olafem, nie, że... Jakby staracie się użyć E na końcu, jak już macie staki zdobywcy i potem na samym końcu Ereczka, żeby nie mógł się like stealować, ale nie używacie E za szybko i gracie dość spokojnie, żeby nastakować zdobywcę, bo on was nie zwanshotuje. Oczywiście w tym przypadku on jest bardzo do tyłu, więc no w życiu mnie nie zwanshotował z tymi itemami, ale to była dobra demonstracja, jak macie kogoś asesinować. No niestety to była szybka gra, niestety. Oj, no dobra. Ale mniej więcej powiedziałem, co chciałem. Build, pathing, wszystko. Wszystko zostało tutaj zawarte w tym poradniku. Więc jak mówiłem na wstępie, proszę... jeżeli chodzi o Q&A, to na razie nie myślcie o tym za dużo, bo pod tym filmikiem pytań nie chcę. Jak już to nagram drugi filmik, żeby te pytania ogarnąć. Aczkolwiek zostawcie mi sugestie, jaką postacią powinienem grać. A co do Q&A, to może w następnym filmiku, albo filmiku po angielsku to zrobię. Na przykład filmiku po angielsku i w filmiku po polsku, żeby ci widzowie wiedzieli. I wtedy wybiorę trochę pytań z tego, coś takiego, nie? Bo wiadomo, że angielscy widzowie raczej nie oglądają tego filmiku, a z wami to różnie bywa. Widzieliście ten true damage? Masakra, smite plus E, 600 boom. Bez zdobywcy. No cóż, ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że życzycie mi powodzenia na Mistrzostwach Świata w Chinach i bezpiecznej podróży, ja się z wami żegnam, postaram się z Chin jakieś tam materiały nagrywać i pa pa, do zobaczenia. Girls with the nails done.